Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Watch Dogsa. Słuchajcie, zrobiłem sobie małą przerwę od Watch Dogsa z uwagi na też na mój nadgarstek, o którym była mowa już kilka dni temu. I słuchajcie, dzisiaj misja poboczna, musimy się wkraść do biur Ubisoftu z San Francisco, żeby wykraść zwiastun nowej gry. Było nawet o tym głośno jakiś czas temu, przy okazji premiery właśnie gry Watch Dogs, że to być może jest ukryta wiadomość od samych twórców do fanów, że jakaś gra się szykuje. A tymczasem zobaczmy, jaka to gra. Z tego co pamiętam, było chyba nawiązanie do No Man's Sky, że powstaje coś lepszego, więc może kiedyś faktycznie coś tam jest na rzeczy, ale to się dowiemy. Dowiemy się pewnie za jakiś czas, może dowiemy się. Równie dobrze może to być jakiś po prostu kruczek. Ktoś do mnie teraz pisze, ja teraz nie mam czasu. No to dupa. No dupa. Słuchajcie, dzisiaj by tak w ogóle... A, zresztą nie będę o tym mówić. Więc... Co wam to co chciałem powiedzieć? Dobra, ruszamy. W ogóle fajne autko mam. Fajne autko, fajne. Patrzcie, ja mam zawsze tak. Jak nie na Skype'ie, to zaraz ktoś pisze na tym. Na Messengerze. Kiedy Husiałek nagrywa. I pół kilometra. Dobra. Musiałem jednak odpisać, bo to dosyć ważna kwestia była, ale no. Było, minęło. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, ale to może. A, może spróbuję później ogarnąć. Zobaczymy. Mianowicie, słuchajcie, aktualizacja pewnego programu, oprogramowania. To co używam, jest widzę starą wersją. A, dobra, zaczynamy to nurtować. 800 metrów. Ciekawe, jakie to będzie włamanie do tych. Do tych biur Ubisoftu. Czy jakieś takie łatwe? Niełatwe? Ciężkie? Ło, panie! Tak się właśnie... To było takie, słuchajcie, zastanowienie, czy ja dam radę się po prostu tam, no... przebić, czy się nie dam przebić. Dobra, widzę, że gdzieś tutaj będą... Chyba tu coś jest... Pa. Siowny owyn. Dobra, wypuśćmy naszego latającego przyjaciela. What? Patrzcie, Ubisoft. Co my tutaj mamy? Aha, dobra. Czyli tutaj musimy jednak się jakoś dostać do góry. Aha, aha. Tutaj mnie... Tu jest drabinka, okej. Tutaj nie wejdziemy. No może być tutaj ciekawie dosyć. O. Ale wiem, jak to zrobimy. Ha! Ja już wiem, ja już wiem. Pojedziemy po siebie. Idziemy sobie później tam w tamtą uliczkę. I później normalnie spotkamy bez problemów. Tam sobie nasz dron lata. Pewnie tak, na razie go stąd nie widzę, więc...
Ding, 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 ding. Dobra. Naszego drona sobie przywołamy. Dobra. Musimy tutaj wejść. Hops. No to jadymy. No w sumie teraz powinno nam to dać... znaczy... da nam na pewno dostęp, bo się tam dostaniemy do góry. Tylko pytanko jeszcze, czy tam coś jeszcze będę musiał zrobić. O, patrzcie, ten plakat jest Assassin's Creed'a. Ha, fajne. Fajnie, jak studio właśnie odpowiedzialne za daną grę daje sobie... daje też taki prześwit do innych gier. O, tu też był ten. Nie zauważyłem go wcześniej, ale to nic. W sumie możemy się spokojnie tutaj, nie będziemy im przeszkadzać, niech się tutaj macają w tym. O, sobie podjadę po prostu przodem, o. O, elegancko. I hops, tylko mam nadzieję, że tutaj wyskoczymy. Daliśmy radę, zarobiście. Teraz pytanko, czy tutaj? Tutaj też damy radę. Bez najmniejszych problemów. O, dobra. Fuj, już myślałem, że będzie problem. Ale na szczęście nie będzie, bo tutaj mamy jeszcze jeden większy... O, elegancko. Dobra, pokażcie, co tam macie ciekawego. Czy da się to jakoś obejść, czy coś? Okej, zoom. Czy wchodzimy, wchodzimy. Wykryto włamanie. Get us a scoop on what Ubi is up to, Marcus. Bank zajął mu auto. Kurde, powiem wam, że no... Dyrektor do spraw produktu, Van Tory. Czekaj, czy nazwiska i imiona są spoko. Animatorka społecznościowa. Łup. Ubisoft. Co tam pani animuje? Myślałem, że G27, ale ja to jednak nie G27. W ogóle... No właśnie, tutaj widzę, że jest komputer, który nas interesuje. Aj, popatrzmy się na tą panią. O, pobierz. Chyba ja już w ogóle jestem gdzie indziej. Czad. Do czego służy ten kod debugujący? A do czego nie służy? Możesz go udostępnić? Jasne. Trzeba jeszcze, żeby mnie zrobotywał. Zrobię ci laskę. I teraz zapadażały, że nie mam tego kodu. No, panowie w Ubisoftie, jeżeli tak sobie... Nie, nie, nie. Jeżeli tak sobie działacie... To ja bym chciał jeszcze ją zobaczyć. Ej, pokaż się. O kurde. Myślałem, że z twarzy będzie jakaś taka młodsza. To nie jest taka... Nie jest za młoda. Bez obrazy. Osoby pracujące w Ubisoftie. Okej. Tutaj. I tu. Pobieranie. Dobra. Mamy... Zapowiedź gry. Że chciałbym, żeby wyszła taka gra. Jakieś kosmiczne rzeczy. Patrzę, no zarąbista.
Chciałbym faktycznie to kiedyś zobaczyć. Dobra, dobra. Dobra, pozyskaliśmy followersów, że tak powiem. Well, that should net us followers. Leave that to me. I've got an in. I can see the headlines now. New trailer sucks. New trailer kicks ass. New trailer is kind of okay. You do game reviews on the side, Wrench? I dabble. Whoa. Zobaczmy, co to jest, bo tego nawet nie wiem, co to może być takie tu. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Ale jest pod siedzibą Ubisoftu, więc... Z innymi graczami. O co tu chodzi? No i co? Dobra, na razie to anulujemy. Nie chce mi się. Dobra, co my tu mamy? Następnego. Właśnie, co tu jest? Ranking. Rekrut, atak hakerski. Dobra, pięknie, fajnie. Aplikacja Detsectu. To jest operacja online. To może online też sobie później porobimy. Czyli sobie zostaje nam teraz... Co jest? Trzeba mi to stykło. Zostaje nam teraz główna operacja. Główna operacja oko za oko. Wytrop telefon komórkowy Horatia. Dobra. Horatio. Horatio został chyba tam porwany z tego co pamiętam. Po sobie jakiś samochód, jakiś taki w miarę fajny. O, i może coś będziemy mieć. Takie... Nie, to myślę, że będzie El Clasico. Tam jest jakiś fajny. Spadłowa. Zakładam, że kieruje nas na autostradę. No dokładnie na autostradę, bo to jednak... Ups, kawałek drogi. Ale patrz, widzieliście, tam ten się gościu już połapał, że chcemy mu ukraść... Że chcemy mu ukraść samochód. No ale koniec końców udało się mu ukraść samochód, więc... Luz blues. Kurde, mega cichy ten samochód. To u mnie jest cicho. Sam już nie wiem. Znowu mgła nad miastem? No, patrzcie, jak zamglone trochę. Ale nie, tak, nie taka mgła jak wtedy była, wtedy co płynąłem statkiem. Ja pierdzielę. To dopiero była mgła. Zarąbiste oczywiście. Mnie się podoba. Kilometr, 300 metrów do celu. Brakuje mi to, że kurczę, nie możemy żadnymi samolucikami sobie je polatać. Ja wiem, ktoś mi powiedział ostatnio, że Markus ma zakaz wsiadania na pokłady samolotów, ale wiecie, taki, nie wiem, helikopter czy coś, nie? Że sami kradniemy i lecimy. To by było spoko. No ale niestety. Nie ma tak dobrze i lipa. Oakland, okej. Co, ja muszę zjechać, zmieszczę się tutaj, oj, nie zmieściłem się. Urwało następnemu. Ups. O. Motorem będzie szybciej. Czy chyba? Może akurat nie takim motorem, ale... Ale dobra, mam już 600 metrów, więc jest tyle co nic. A dopiero zaczynamy, że musimy wytropić telefon. Tędy.
tutaj. Ty, gdzie ten telefon? Patrzcie, telefon. Okej, co w telefonie? I found the phone, but no Horatio in sight. There's gotta be something. Przepatrz telefon. Ostatnie SMS-y. Połączenia. No clues, but there is a street cam. Okay, yeah. Hooking into the camera. Let's roll back the time code and see what happened. Okej, zobaczmy. There he is. Who the hell's that guy? Get out of here. To wygląda jak z jakiegoś gangu. Yeah. Jesus. Fight back, man. I don't believe this. Jesus, they're fucking kidnapping him. We gotta figure out who they are. Josh, get some facial rec going. Fuck! O kurczę. Luis Trevino. He's a member of the Tescas gang. The Tescas. Oh, shit. Oh. No to będzie jazda. We need Trevino's movements. Got his phone number. GPS footprint centers on a building nearby. Putting it on your map. Shit. Już nie będę porywał autobusu. Tak, hej! Wypadł. Czekaj, ja sobie muszę zaznaczyć na mapce. Tu. No to jadymy. 911, state your emergency, please. A, że ktoś mu taksówkę ukradł. Kurde, no i... O, shit! Gdzie ten klawisz? O, ale lepsze auto tutaj stoi. A patrzcie, ono jakieś tak... Spaduwa. Zobaczmy, czy uda nam się w ogóle ocalić naszego kumpla Horatio. Czy jakoś tam zwał Horatio? Horatio. Horacy, nazwijmy go Horacy, właśnie. Puk, puk. O, shit. Ale będziemy mogli sami sobie postrzelać, czy to oczywiście będzie na filmiku? Horatio, man, I'm here, man. O kurde. Call 911, Josh, call 911. Hold on. I'm here, man. I'm here. Help's coming, okay? Hang on. Hang on, man. Uh-oh. He's dead, guys. Sorry, Josh. He's fucking dead. Oh, my God. Marcus, get out of there now! Fuck! Okay, yeah, hold on. You're smart, right? Yeah, I'm smart, man. Not so smart, he didn't get caught. All that shit you seem to know, you're gonna feed to us. I'm not telling you shit. Fuck you. Fuck. Whoa. Oh, fuck me, boy. No, cuidado. No, no, no.
Czyli z tej całego gangu go zaciupali. Trzeba ich zaleć. I też ich zaciupać. Włam się do kryjówki. Chcę track these assholes down. Any unusual phone activity nearby? A lot, practically next door. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. O serio? Pieseł. To są jakieś drzwi. No, trochę ich tu jest. To może pojedziemy tutaj do góry. Zobaczymy, co będzie u góry. U góry tu jest pieseł niedaleko. O, okno, dobra. Let's clean this up fast. Nie ma to jak wojna gangu. Co ty, już nie wrócę tamten? No wrócę. Jest jakaś laska, ale nie wiem, co to jest. Nie wiem, kto to w ogóle. Tam jest pieseł. O, 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 przyszli. Że tam mają tego snajpera. Ale wzywają posiłki. Oj, może to być ciężko. Ale czekajcie, tutaj gdzieś otwarłem okno, pamiętacie? Gdzieś na pierwszym piętrze, właśnie jest. Tylko tak, aha, tu jest i ten. Nie, to nie było na pierwszym piętrze, to było na drugim piętrze. Kurka, ile ich tam jest, patrzcie. Ja pierdyle. Tu musi być faktycznie nieciekawie. Tam ktoś dzwoni. Tam coś wybuchło. Wezwano wsparcie. Z jednej strony dobre, z drugiej strony niedobre. Jest chyba dobra opcja.
Okej. Kurka wodna, no. A, gdzie ma drzwi? Czy są jeszcze coś tutaj? Znaczy, tu nie ma jakoś specjalnie dużo. Cholera jasna. Oh shit. Ale fart. Wypierdzielać. Pies! Kurwa, pies! Spierdzielaj, kundlu. Dobra, dobra. It's all coming in. Cocaine, gambling, extortion, weed, more cocaine. Names? Yeah. Good. Find out who the ones that grabbed the ratio wall. Może by trochę ich okradł, co? Get out there and find him. Move! Dobra. I want the test because they know I'm coming for him. Burn something down, man. Yeah. I'll burn the pot field. It's right here. They use an illegal pesticide. No. At high volume, it's extremely flammable. I'll just switch the irrigation system to the pesticide. Then flood the fields with it and light it up. Dobra, zobaczmy sobie, czy ktoś tutaj... Śmiga? No teoretycznie nie. Let's start the show. All right, that should get their attention. Get out of there. We're looking through the data to figure out the next target. O cholera. Oh shit. Go find him. O kurwa. Ja pierdzielę. Jasna pała. Łopanie. Skup pościg. Się robi. Ciulowe były te samochody, ale... Ale może nam się uda. Ile fabryka da? Ile fabryka da? O kurwa. Płyn. Mają tu jakąś motorówkę albo coś? Dobra, uciekanie. Ha, ha, ha. Ale fart.
Pojechali. Cichaczem, cichaczem, cichaczem. Zniknięcie. Jest misja wykonana. Zarąbiście. Haha. Bardzo dobrze. Czyli dobrze by było w sumie wpuścić inny gang, żeby na początku się z nimi rozprawili troszeczkę, a później już poszło jak spłatka w zasadzie. Dosyć dużą część wytłukli. Może gdyby nie to wsparcie też, ale... Ale nie było tak źle, było bardzo, bardzo, bardzo szybko. We're with you. They're about to ship out a huge cargo of cocaine. I've marked it on your map. Destroy the coke and it'll hit the Teskas hard. A jest kolejna część. Kolejna część, co nam mówi? Spotka się z wydawcą w Detective w porcie. Ale to jest dalej, oko za oko, tak. Czyli połowa misji. Dobra. Dobra, okej, no to sobie, słuchajcie, będziemy ogarnąć w przyszłym odcinku kolejny part tej misji. A tymczasem, cóż, dzięki wam za uwagę. Jak wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapencję w górę. Komentarz to jest, subnicie kanał, co być też na bieżąco. No i do następnego razu. Trzymajcie się.